Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, dzisiaj śniło mi się, że latam samolotem, ale to był taki bardzo dziwny sen. To nie było tak, że ja sobie tak latam samolotem, tylko w tym śnie byłem taki jakby półprzytomny. Pamiętałem, że mam ultralight samolot, ale nie wiedziałem za bardzo gdzie i się tak dziwiłem, czy ja go mam, czy go nie mam. I ten sen był przeplatany lataniem różnymi modelami. Czyli taki bardzo dziwny był ten sen. Jeszcze było takie ciekawe, że leciałem w helikopterze i tak nagle sobie pomyślałem, w tym śnie sobie tak pomyślałem, co bym zrobił, gdyby teraz ten helikopter wybuchł, eksplodował albo spadał na ziemię, tak to w sumie wszystko jedno, tylko przy wybuchu człowiek mniej się będzie bał. No to stwierdziłem, że chciałbym sobie jakąś miłą dziewczynę wyobrazić i sobie z tym jakimś takim fajnym wspomnieniem jakoś tak szczeznąć w piekle. Także dzisiaj był taki sen z lataniem, nie tylko. Chciałbym Państwu na samym początku zareklamować, polecić. Ktoś mi wysłał taki kanał na YouTube takiej pani, która się nazywa jej kanał Z Chaty Pustelnicy. Pani o dziwo porusza treści, przynajmniej w tej audycji, którą słyszałem, tam z 10 minut, ona ma 17:51, bo mam ją przed sobą, o niebezpiecznych związkach z samotnymi matkami, czyli stwierdziła, mógłbym powiedzieć to co ja, ale to nie tylko to co ja, tylko to co wielu ludzi zauważyło. Jedni sobie logicznie poradzili z tym problemem, drudzy no niestety musieli stracić dużo, tak, czas, nerwy, niektórzy jakieś pieniądze duże, spore, niektórzy potracili mieszkania, domy, więc jedni muszą przejść przez jakąś gehennę, inni mogą się domyślić, że to tak będzie. Oczywiście została ta pani zhejtowana, oczywiście moi hejterzy tam wpadli, tam gdzie, pamiętajcie, to jest taka zasada, gdziekolwiek ktoś mnie w internecie pochwali, nie daj Panie dobry Boże, to cała ta ekipa, gang Sławka natychmiast tam przychodzi, zaczyna się jazda po mnie. Także to jest taka technika, że tam gdzie jestem, to tam mogę sobie być. Tu, znaczy tutaj też próbują nabroić ile się tylko da, natomiast absolutnie jest zero tolerancji dla mnie, jeśli chcę wyjść gdzieś na zewnątrz, tak? No, przypominam ten artykuł na Wirtualnej Polsce, który o mnie napisali, ja już tam nawet nie zaglądałem, bo zrobili z tego taki ściek, chyba nie wiem, ze 2000 komentarzy obelżywych na mój temat. Także oni sobie po prostu siedzą dniami, dzielą się różnymi zadaniami, są ze sobą w kontakcie, są w miarę zorganizowani, natomiast są zorganizowani w taki sposób, że jeden drugiego podjudza, robią sobie małe świństwa, się przypadkiem dowiedzieliśmy, no ale to mniejsza z tym. Także po prostu każdy z nich też ma jakieś swoje motywacje, chce innych nakłaniać do czegoś, więc no sobie też robią małe świństewka. Oczywiście każdy wrzeszczy, że to ja. No ja niestety, bracia hejterzy, nie mam czasu na waszą zabawę, bo muszę prowadzić forum, muszę nagrywać audycje i tak dalej, więc nie mam czasu na takie zabawy. Niestety mnie bogaty tatuś mnie nie utrzymuje. Dobrze, szanowni Państwo, więc to chciałbym polecić. Bardzo dziewczyna ma miły głos, trzeba sobie to powiedzieć. Aż z ciekawości, nie mogłem się powstrzymać, zajrzałem na Face'a, na stronę tej pani, żeby zobaczyć jak wygląda, nie zobaczyłem, ale ma bardzo miły głos. Ma bardzo miły głos, chyba z tego wygląda bardzo mądrze mówi, tak jak widzę po różnych tytułach, które tutaj podoba mi się to. No ale nie oglądałem wszystkiego, nie słuchałem wszystkiego, może być tak, że żebym się nie zgodził, a może bym się zgodził, nie ma to znaczenia, ma ładny głos, mówię to co powiedzieć mogę, akurat mi się to podobało o samotnych matkach, bo przecież nikomu z nas nie zależy, żeby być niemiłym dla samotnych matek, tylko żeby po prostu pewne rzeczy stwierdzić, że dla pewnego typu mężczyzny ta opcja jest po prostu bardzo niekorzystna. I to tylko o to chodzi, nikt tutaj nie potępia, nikt tutaj nic nie rzuca kalumniami, tylko wiadomo, no to jest tak, szanowni Państwo, czy ja potępiam samochody, kabriolety. Można by odnieść wrażenie, że ja jestem przeciwko kabrioletom, tak? Ale jestem przeciwko, dlatego że w Polsce przez większość roku mamy pogodę, która może nie uniemożliwia jeżdżenie kabrioletem, ale sprawia, że jeżdżenie tym kabrioletem jest bardzo nieprzyjemne, tak? no nie wiem, jaka to byłaby przyjemność jazda w grudniu kabrioletem, tak? Przez 2 godziny mogłaby się skończyć ciężkim zapaleniem płuc. Czyli czy ja jestem przeciwko kabrioletom? Nie, to wspaniałe samochody, ale w ciepłych krajach, albo dla bardzo bogatych ludzi, których stać przez to, żeby 3 miesiące w Polsce w roku, żeby przez cały rok sobie ten samochód stał w garażu, a przez 3 miesiące sobie nim tam jeździć. Czyli dla mnie, dla takiego typu mężczyzny jak ja, średnio zamożnego, ten samochód w ogóle nie wchodzi w rachubę. Dokładnie tak samo jest z samotnymi mamami, które... Przecież każdy z nas zdaje sobie sprawę, że to jest bardzo ciężka praca, że ta kobieta ma bardzo ciężkie obciążenie w życiu, że musi się tą dzidzią zajmować i jak najbardziej tutaj jesteśmy jako bracia samcy pełni szacunku, tylko że ona nie jest dla każdego mężczyzny i to właśnie panie, które często są samotnymi mamami, które pogoniły od siebie wielu partnerów, takim dogryzły, że chłopy musiały uciekać, nawet dziecko zostawiać, wszystko zostawiać, uciekać, bo jest pewien poziom przemocy psychicznej, której nie zniesie nawet najtwardszy mężczyzna. No i to jest z tym problem, że takie panie próbują kąsać, tak? Kąsać w internecie, że samotne matki to są super szprychy. No niestety nie są. I jest większość mężczyzn, która nie powinna z tymi paniami tworzyć związku, ponieważ zniszczy sobie życie i to sobie trzeba powiedzieć. Niestety jest bardzo duży hejt, to powiedziała ta pani z chaty pustelnicy i też ją spotkał hejt, jak tam widać. Oczywiście, że ona się na życiu nie zna, ona nie zna życia, ona jest za młoda, no to co? No to mamy poczekać, aż będzie miała 90 lat, no to wtedy jej powiedzą, zamknij mordę, bo jesteś staruchą. No i to tak jest z nimi, no, że oni hejtują, ale trzeba sobie o takich rzeczach, szanowni państwo, mówić. Chciałbym dzisiaj przejść do takiej audycji. Powiem państwu, że zgrywałem sobie różne piosenki, jak tam jechałem do Warszawy i potem z Warszawy na Podkarpacie. Oprócz tego wrzuciłem sobie 2 nagrania w MP3 na Tagen TV, gdzie pan prowadzący, znaczy jego małżonka ma miłą twarz taką, jest w moim typie. Znaczy, powiem państwu, to jest bardzo dziwne. Ja ogólnie, mi się małżonka, z całym szacunkiem, bo to absolutnie nie wchodzę w żadną strefę intymną, broń Panie Boże nie obrażam, czy jakoś nie seksualizuję jej nadmiernie, natomiast jest to kobieta, która jeśli chodzi o atrakcyjność fizyczną, mi się nie podoba, natomiast jest coś w tym typie tych brunetek takich, że mi się coś podoba i to jest bardzo ciekawa sprawa, bo ja nie wiem, co mi się w tych kobietach podoba, jest coś takiego, co mi się podoba. Nie jest tajemnicą, przynajmniej dla tych kręgów, gdzie ja tutaj przebywam, że nieszczęśliwie się, no, zakochałem, to może za mocne słowo, zauroczyłem pewną panią, którą jeśli bym rozkładał na czynniki pierwsze, to w ogóle mi się nie podoba. Nie ma, powiedzmy, że sekcja oddychania jest za mało rozwinięta, sekcja, no, powiedzmy, oczyszczająca, tak? Bardzo dyplomatycznie. No, młodzi by powiedzieli, że srajewo, ale ja jestem bontą, ja powiem, że sekcja oczyszczania organizmu jest taka, no, nie taka jak być powinna. Do tego ma kilka innych rzeczy, elementów ciała, które zupełnie mi się nie podobają, ale z drugiej strony jest w niej coś, co mnie ciągnie. No i teraz ktoś może powiedzieć, że to jest jakiś typ mi się tam w podświadomości... Jakiś typ, może oczy mi się spodobały, może coś i to tak mi się podoba, że rzutuje na całą resztę biednej samicy, znaczy szczęśliwej samicy, bo na szczęście nie jest ze mną w relacji. Znaczy, dobra dziewczyna, tylko no konkretna, tak, no zawsze mówiła, podziwia takich mocnych, twarde szwarc charaktery, milionerów, szefów mafii, tak, wprost to powiedziała. No niestety, szanowni państwo, to tak się składa, że no nie jestem ani szefem mafii, ani milionerem. No ale wszystko przede mną. I powiem państwu, że to jest tak, że całość mi się nie podoba, natomiast jakiś mi się element w kobiecie podoba. I to jest właśnie taki element, który mi się podoba w małżonce pana Stagent TV. Natomiast pan Stagent TV, jeśli wolno mi wyrazić opinię, ja oceniam jego oczy jako szydercze, jego uśmiech jako szyderczy. Przy czym podkreślam, że może to być w porządku człowiek jak najbardziej, tylko ja mówię, że mi to nie odpowiada i no i tak jakoś mi no krótko mówiąc, no nie powiedziałbym panu z Tagen TV intymnych rzeczy, tak jak są ludzie, którym bardziej ufam, różne rzeczy mówię, no to tak temu panu bym nie powiedział, bo czułbym, że on ze mnie szydzi, A to jeszcze w mocniejszej wersji występuje u pana Zeter TV, tylko że u niego już można to zidentyfikować, tak jak sprzedawał, reklamował analizator kwantowy za 2500 pana Taratajcie, kiedy te analizatory można kupić za 300 u Chińczyka, tak? Bo to są te same, ściągane za 300, a może i taniej w promocji, no, w tej cenie mniej więcej. No i sprzedawane za 2500, tak? I... No słuchajcie, no nie jest to przestępstwo, no można sobie, mógłby sobie to i za 10 000 sprzedawać, tylko warto by było, że jeśli Ether się podaje za uczciwego, obiektywnego testera tych wszystkich dziwactw, pana Taratajcio, to żeby uczciwie powiedział w tym teście, żeby zrobił dwie rzeczy, że to możecie kupić za 300 zł więc za kilka dni, albo pana Taratajcio za 2500, tego nie powiedział. A druga sprawa, że powinien wziąć tę pałeczkę i sprawdzić, na tej samej osobie, podając maszynie inne dane, wyszłyby te same wyniki, tak? Także to już opisywaliśmy, jak to działa oszustwo z analizatorem kwantowym. Nie kupujcie tego, to jest badziew, to jest oszustwo, to jest jedna płytka elektroniczna, są zaprogramowane średnie dane statystyczne, stan zdrowia. Następne badanie masz za kilka miesięcy. Oni założyli, programiści, że kupisz sobie tam jakieś witaminy i tak dalej, sobie polepszysz pewne rzeczy i znowu dostajesz średnią jakąś statystyczną polepszonego stanu zdrowia. Jest to, Państwu powiem, nie tylko nieuczciwe, bo to rozkładali, to już patrzyli, jak to działa na różnych forach, to już nie jest żadna tajemnica. Jest to o tyle nieuczciwe, że mamy gościa, który zamiast sobie pójść na kolonoskopię, zamiast pójść sobie na jakiś, nie wiem, tomograf, rentgen, zobaczyć, że ma jakąś chorobę, to weźmie pałeczkę analizatora kwantowego za 300 u Chińczyka, albo ten sam chiński od Chińczyka, ale przez pana Taratajcia sprawdzony za 2500 i mu wykaże, że jest w miarę tam nie tak z nim, tak nakupi minerałów, pokaże mu za kilka miesięcy, że już ma spoko te poziomy, a tymczasem u niego będzie się coś rozwijało, tak, czy to nowotwór, czy jakiś guz, czy kamienie gdzieś w woreczku żółciowym i zamiast coś z tym zrobić, no to niestety będzie trzeba wycinać, operować i tak dalej. To jest po prostu bardzo podłe oszustwo, z daleka od tych wszystkich ezoterycznych świrów, bo to, że oni nas pozbawią pieniędzy, to jest jedna sprawa, ale druga sprawa jest taka, że mogą nas pozbawić szansy na wyleczenie. Czasami jak się wyczai chorobę w bardzo podstawowym punkcie, no to można coś tam wyciąć i liczyć, że będzie ok, tak? No, ale jeśli przeczekasz, no to niestety silne leki przeciwbólowe, wrzaski bólu, kał w łóżku i czekasz na zgon, tak? Zresztą i tak nie jesteś go świadomy, bo jesteś tak zrobiony opiatami, że nic nie kojarzysz i musisz być, bo inaczej byś wył jak zwierzę. Także śmierć człowieka na nowotwór jest czymś przerażającym i strasznym. Także tak, szanowni państwo, są okropne sprawy. Okropne. Brzydziłbym się w to wchodzić kiedykolwiek. To są naprawdę brudne pieniądze zarabiane na nieszczęśliwych ludziach, których często zraziła do siebie medycyna. Mnie też medycyna do siebie zraziła, bo w większości przypadków mi nie pomogła tak naprawdę w niczym, ani w IBS-ie. Jedyne, w czym mi medycyna pomogła, no to jest urazówka i leki przeciwbólowe. No, to nie jest mało. Dentystyka, wiadomo, dużo mi pomogła, natomiast jakiekolwiek wszystkie choroby chroniczne, to medycyna jest bezradna, tak? No, z kolanem problem, no to medycyna ma jedyną receptę wyciąć tam kawałek w artroskopii, później coś tam rekonstruować, więzadło, operacje, leki, osłabione kolano do końca życia itd., itd. A ja wziąłem za darmo skorupkę jaja z mieloną i sobie wyleczyłem kolano. Tak więc, szanowni państwo, no ja też się do tego wiele razy zraziłem. Natomiast z drugiej strony trzeba sobie też uczciwie powiedzieć, że stosowałem całą masę różnych terapii niekonwencjonalnych. Zresztą sami państwo widzieli, że potrafiłem tego nakupować, ja wydałem na to grube tysiące, miałem całe kartony, wszystko przerabiałem, molibdeny, seleny, witaminy, minerały, kiedyś MSM brałem, no po prostu cuda wianki i powiem Państwu, że na przykład kiedyś jak chorowałem, brałem szokowe dawki witaminy C, też nie pomagało, no wszystko testowałem, tak, wszystko testowałem i nic mi nie pomogło. Także tak to wygląda. Raz na dzień, na dwa dostaję jakiś kolejny mail, że ktoś zna tajemnicę rozwiązania mojej choroby, po czym dostaję informację, I trudno jest ludziom pisać, tak, to stosowałem. No, ludzie się często obrażają, czują się zranieni, tak, że ja to stosowałem, oni myśleli, że to im pomoże. Naprawdę to jest wszystko popierdolone totalnie. Taką bardzo chyba fajną sprawą, nie wiem czy Państwu mówiłem, to była taka sytuacja, że był pan Tenzin, tak, ten pan Tenzin leczył ludzi i ten pan Tenzin, on przyjmował na Puławskiej w Warszawie, on był lekarzem medycyny tybetańskiej, nie wiem czy dobrze mówię, czy uzdrowicielem, czy lekarzem, nie wiem czy miał wykształcenie lekarskie. Natomiast powiem Państwu, że uleczył mojego kolegę, kiedy z nim zrobiłem wywiad. To jest ten kolega, który krona miał. Krona czy wrzodziejące zapalnicy grubego. To chcę Państwu powiedzieć, że to nie jest byle kto. Tam pierwszy lepszy gościu, którego wziąłem boom jakiś do wywiadu, tak jak to się mówi, boom na takich gości. Tylko gościu, który był dosyć mocną szychą w korporacji farmaceutycznej. Dlatego od samego początku zrezygnował z leczenia konwencjonalnego. Jest to człowiek, który no, prowadzi dosyć znany biznes. Także to pamiętajcie, że to jest gościu, który jakby to powiedzieć, no nie jest to bum, o, można tak by to powiedzieć. No i właśnie się leczył tego Tenzina, stosował też dietę warzywną, tylko nie polecał jej. Mieliśmy zrobić drugi wywiad, się trochę kontakt urwał. Myślę, że się wcześniej czy później jeszcze jakoś złapiemy i nagramy, bo jeszcze kolega właśnie chciał nagrać drugą część. Ja uważam, że ja spieprzyłem ten wywiad, ponieważ ja nigdy wywiadów nie robiłem. To skąd miałem wiedzieć? Nie chciałem, żeby on się jakoś urażony poczuł, że go nie słucham i tak często mówiłem albo tak, a potem ludzie pisali, że to ich wkurwiało. No i to był błąd. No to teraz się z nim umówię ewentualnie, że będę milczał często i tam, nie wiem, raz na minutę wtrącę. Więc nie wiem, jakby Państwo wiedzieli, jak to się w ogóle robi, bo ja nie wiem, jak takie wywiady się robi. Skąd mam wiedzieć, skoro tylko raz to zrobiłem, tak, czy dwa razy? Po prostu nie wiem. Żeby to było profesjonalnie. Kolejną sprawą jest to, że właśnie pomogła mu dieta Tenzina. To jest dieta tybetańska, tam się nie je zwierząt, które jedzą ziarno ziemi. Jakoś tak było, on to wszystko mówił, to gdzieś powinno być w tych audycjach. No i powiem Państwu, że on sobie bardzo cenił tego Tenzina. Jeden z chłopaków miał się leczyć u niego, to jest Stasiu, który tam krona miał, tak? To nasz stały, mój stały radiosłuchacz i wasz współkomentator. No i niestety się okazało, że tam miał mieć wizytę u niego i pan Tenzin umarł, miał chyba, czekajcie, co on miał? Żółtaczkę, o właśnie, sobie wyobraziłem go na żółto. Wiecie, ja się też trochę wkurzyłem, bo miałem gdzieś w planach, żeby do niego pójść, tak? Podobno bardzo życzliwy człowiek. Bardzo życzliwy człowiek, taki ciepły, tak, emanujący, tak, że jak ludzie przychodzili załamani, to no to byli no tak po prostu podniesieni na duchu. Ja Państwu powiem, ja to znam dobrze, bo pamiętam, to było gdzieś chyba, czekajcie, w okolicach Saskiej Kępy jest taki szpital. Nie pamiętam, jak się ten pan doktor nazywa, to był gastroenterolog. I pamiętam, że miałem tak, no popłakiwałem, tak, akurat miałem jakąś taką serię, to jeszcze chyba z rodzicami mieszkałem. Rodzice mnie przywieźli, przecież ja nie byłem w stanie. Jakoś tak było, że miałem jakąś taką serię bardzo bolesnych biegunek. W ogóle byłem taki, no straszne myśli miałem, ogólnie byłem w bardzo złej formie psychicznej. I to był taki otyły, starszy gościu, miał siwe włosy, już pamiętam, sobie w ogóle twarzy nie mogę przypominać. I ten pan doktor miał... Wysłuchał mnie. Przecież oni muszą mieć tego dosyć. Słuchajcie, ja ludzi słuchałem ponad 10 lat i ja już po prostu czasami mam odruch wymiotny. Słuchajcie, to taki gościu koło 60, załóżmy, że zaczął karierę w wieku 25 lat, no tyle 35 lat słuchania ludzi, a przychodzą te babcie i tak dalej. Człowiek miał anielską cierpliwość, bo pewnie miał w nosie takiego jak ja, co, przychodzi do gastroenterologa kolejny gościu, który mu płacze, tak? Ale pamiętam to, że właśnie tak podniósł mnie na duchu, przede wszystkim wysłuchał mnie, zacząłem mu mówić, panie doktorze, no co ja mam kurwa zrobić, jak ja mam pójść, tak, no renty mi nie chcą dać, znaczy to chyba był, bo ja się starałem 2 razy o rentę, w ogóle szans nie było, zresztą tak jak mi moja pani gastroenterolog powiedziała, nawet jak komuś nogę urwie, to i nie dają, potem się dowiedziałem, że to jest prawda. No i co, no mówię, jak mam żyć, jak dziewczynę, jak do pracy, tak, nie ma pieniędzy, no zacząłem mu wyliczać rzeczy oczywiste i słuchał mnie. Pamiętam, że być może udawał, może był zainteresowany, może udawał tego, nie wiem. Ale jeśli nawet udawał, to się nie kapnąłem, że udawał i to było, naprawdę powiem Państwu, że mi to pomogło. Jakieś leki mi zapisał, ale to było fajne, bo ja od niego wyszedłem i miałem poczucie takiej akceptacji, że on mnie po prostu akceptuje, że mimo tego wszystkiego, to przecież to są obrzydliwe, no biegunki, tak, wiadomo, że to jest wstręt i tak dalej. Sam się tego po prostu całe życie brzydziłem. No i wyszedłem naprawdę odmieniony o 180 stopni. Słuchajcie, miałem zupełnie inny humor, bo on mnie po prostu wysłuchał, współczuł, on nic mi nie powiedział. Mówił tam coś próbować, ja mówiłem, panie doktorze, wszystkiego próbowałem, nawet mi zioła zaproponował. Zioła w ogóle nie działają. Próbowałem ziół, klimuszki, ziół, są bonifratrów chyba, już nie pamiętam. Rodzice pojechali do tych braciszków i tam wzięli i oni tam zapewnili mamę, że ja po tych ziołach będę zdrowy, bo oni już wyleczyli niejednego z IBS-em. Słuchajcie, po tych ziołach nastąpiło nasilenie objawów, no ale mówili, że to może być efekt leczniczy. Wytrzymałem tydzień, a potem to już nie dało rady wytrzymać. Nie było żadne leczenie, jeszcze mi pogorszyło stan zdrowia. No i co mogę powiedzieć? No i on mi tak polepszył humor. Druga akcja była, doświadczyłem czegoś zupełnie przeciwnego. Wyobraźcie sobie, że byłem w szpitalu na Czerniakowskiej i tam obok siebie przyjmuję dwóch lekarzy. Cudowna pani Herman i mniej cudowny pan Sikorski. Wyobraźcie sobie, że poszedłem do tego pana Sikorskiego, na samym początku mi opierdolił, kazał mi iść w brutalnych słowach po kartę. To jest gabinet gastroenterologa, jest prawie na samym końcu. Nie na samym końcu, ale blisko. No i się zdziwiłem, bo to zawsze pielęgniarka przychodzi. Ale dobra, mówię, no poszedłem po tę kartę, zaczął być niemiły, czemu tak wolno? Ja już wiedziałem, że coś jest nie tak. No co panu jest? Ja mówię, wie pan, panie doktorze, wszystko wskazuje, że chyba mam IBS, a już byłem trochę spękany. On mówi, proszę pana, co to jest IBS? Ja nie wiem, co to jest IBS. Ja mówię, proszę pana, no nie wiem, no mam biegunki, tak, bóle brzucha, przy najmniejszym stresie czuję, że mnie wszystko boli. Co pan mi opowiada? Jakieś krzyki zaczął. Yes. Jak od niego wyszedłem, to się cały po prostu trzęsłem. Powiedziałem w recepcji, mówię, przepraszam, no nie wiem, no coś mnie złego spotkało, nawet nie wiem o co chodzi. Ona mówi, u pana Sikorskiego, tak? Bo tam kilka dziewczyn zawsze na tej Czerniakowskiej. Ja mówię, tak, no to nie pan pierwszy. Napisałem, nawet pamiętam chyba na starej stronie swojej, na Onecie artykuł o tym. Ktoś napisał, że go prawie zabił ten lekarz, także to nie były tylko jedne akcje. Powiem Państwu, że po kilku latach mnie coś kapnęło, poprosiłem mamę, żeby kartę moją wzięła i słuchajcie, że ten gnój wpisał, że byłem bardzo agresywny. Wiecie co, jak to zobaczyłem, to w szoku byłem. Oczywiście to nie ma żadnego znaczenia na cokolwiek, tylko widziałem, że ten gościu się po prostu wyżywa na ludziach, a potem wpisuje, żeby jak skargę złożą, żeby mieć podkładkę, tak? Czyli widzicie, są lekarze i są lekarze, tak? Jedni dają siłę, nadzieję, jakąś moc, a inni zabierają. To pamiętam, że też przyszedłem roztrzęsiony i też tak myślałem, że się pożalę czy coś, a tu niestety niespodzianka była. No tak jest. Są też lekarze uczciwi, pani Herman powiedziała, niech pan próbuje medycyny niekonwencjonalnej, bo tam zrobiliśmy wszystkie badania, jakie były możliwe i tak dalej, była kolonoskopia i tak dalej. Więc ona powiedziała, my panu nie pomożemy jako medycyna. Tyle. To jest bardzo dobra lekarka. Najlepsze jest tak, że do Sikorskiego, nie wiem czy w ogóle żyje ten Konował, ale do niego nikt nie chciał iść, a do pani Herman kolejki, tam się dantejskie sceny działy pod nią. Także on jej strasznie jej nienawidził, z tego co wiem. Też był wobec niej, też jej dał popalić, tak? Był jakiś niemiły, bo jej opowiedziałem o tym. Ona, no tak, ja też wolę go omijać. Tak więc to jest lekarz, który tam sobie terroryzował wszystkich, no ale mniejsza z tym, no. Tak więc powiem Państwu, na przykład powiem ciekawostkę taką medyczną, statyny, tak? Wszyscy mówią, że to oszustwo, koncerny farmaceutyczne mówią, że tak musi być. Znam osobiście osoby, które po ciężkich chorobach serca odstawiły statyny i jest wszystko ok, w porządku. Nic się nie zmieniło, tak? Także i to lekarzy znam, no nie chcę wskazywać, tak, żeby znowu nie było wściekłych donosów i tak dalej od Kasanowy Zambrowa. Szanowni Państwo, chciałem dzisiaj powiedzieć o właśnie ciekawej rzeczy. Jak sobie jechałem, z wielką uwagą wysłuchałem pana nagrania z Tagen TV Hipnodusze, część pierwsza, część druga, to jest sprzed 2 lat. Ten pan się chyba nazywa Władysław Kisiel. No i szanowni państwo, to było nagranie o duszach, o uzdrawianiu, że tam są różne istoty, że tam są różne demoniczne intelekty, o różnych fazach świadomości, tak, czyli to są właśnie istoty, które można zauważyć, że są w ciele energetycznym człowieka i one po jakimś czasie powodują albo nowotwory, albo jakieś choroby i on je właśnie opisywał. No i to było bardzo ciekawe, znaczy w sumie no nie powiedział niczego, już bym nie wiedział, większość tej wiedzy to zwykła metoda Silwy, tak, czyli widzenie w stanie odprężenia, w stanie fal alfa wnętrza człowieka, no ale powiem państwu, jest jeden problem, no pan Władysław wygląda na osobę chorą, przede wszystkim ma gigantyczną nadwagę, jakieś różne rzeczy na twarzy i tak dalej, no nie znaczy wyglądał na człowieka pełnego energii, to jest prawda. No natomiast taka nadwaga jest stanem chorobowym. Każda nadwaga jest stanem chorobowym, ponieważ przyspiesza cukrzycę, choroby metaboliczne, zwłaszcza tłuszcz odszewny. No i to jest po prostu choroba, tak? No i tam on był, coś tam nawet w komentarzach napisał, żeby go ludzie nie oceniali. No to jest właśnie ta dziwna sprawa, tak? Że no, to jest tak jak pan Popko, tak? Zbigniew Popko, który się ogłosił Mesjaszem. Od iluś lat, od kiedy go czytam, to obiecuję, że jego fani będą widzieć energię, będą walczyć ze złymi ludźmi. No, na razie nie widzą. Na razie trzeba płacić pieniążki za kolejne bajeczki. Czy pamiętajcie, tak? Obiecujcie, że za 20, za 30 lat, tak jak Balcerowicz, drinki będą emeryci pili na Ibizie, na Hawajach. Pan Popko obiecuje, że będziecie super ludźmi, tak, te miasto Orin spłynie z nieba, będziecie w nim świadomie, tak, na razie tylko on nie widzi, no ale tak trzeba płacić, wykupywać jakieś gadżety, książki i wtedy będzie dobrze. Akurat kupiłem książki pana Popko, tak jak i korzystałem z jego usług bioenergoterapeutycznych, to jak państwo wiedzą, rzucał na mnie klątwę otwarcie, tak, wyśmiewał się, pamiętają państwo tego dżentelmena, który groził, że zgwałci moją mamę i nie tylko, no to właśnie on wyśmiewał się, że jestem na utrzymaniu starszej kobiety, tak? Sam pan Popko, sam pan Mesjasz, który ma zbawić nie tylko całą Polskę, bo to Polska, co to jest Polska? Pan Popko ma zbawić cały świat, jak napisał na odwrocie jednej z książek. Został wybrany przez samego Pana Dobrego Boga. Więc wyobraźcie sobie, wyśmiewał się z tego, bo tam oczywiście Sławek wszedł z ekipą, zaczęli się wyśmiewać, że jestem męskim utrzymankiem, tak? Co tam było jeszcze? No wyśmiewał się, podawał jakieś tam filmy tego dżentelmena z długimi, tłustymi włosami na mój temat i wyśmiewał się z tego. Nawet mu tam jakiś fan zwrócił uwagę, że to chyba ten dżentelmen z długimi włosami, a wiadomo, że ten dżentelmen przyznaje się do satanizmu, że on nie jest po ich stronie chyba. No ale pan Popko już tak mnie nienawidził, że to już się nieważne kto, żeby tylko na mnie gadał, żeby mi wyszydzić. Tak więc pan Popko też mówi, że przepuklinę, brzuch, trzęsą mu się ręce, też tego nie umie oczywiście uleczyć. Natomiast miliony raków, miliardy raków uleczą, cały wszechświat uleczony przez pana Popko. Kiedyś usiedliśmy, zliczyliśmy to, co on gadał, to wyszły takie bzdury, absolutnie nierealne, niemożliwe to, co on gadał. Że on tam w ogóle czasu nie ma, tak, że tam w ogóle miliony ludzi w poczekalni biją się o tym, żeby się do niego dostać. Akurat ktoś opowiadał, przyjechał do niego mruk taki, nie odzywa się, nikogo tam nie było, żywej duszy. Ale to wiadomo, w ten sposób się generuje, to są takie marketingowe metody. Ja myślę, że powiem wam najzabawniejsze, że nawet sam Sławomir, mistrz marketingu, spec od genialnych metod kontroli tłumu, ten, który pisał na swojej książce 2 miliony użytkowników. Nawet widziałem tę książkę raz, bo ktoś ją spalił w lesie i gdzieś tam te zdjęcia wysyłał, że ta książka płonie w lesie. Chyba mu się nie spodobała. No cóż, moje książki są wszędzie. Moje książki są tam na Funawerturze, na Seszelach, Utah, Arizona. Zresztą państwo widzieli, tam jest taki wątek, gdzie wkleiłem. Moje książki są na całym świecie. Książki Sławka są palone w lesie. Więc czy tam jakiś sprytny manewr marketingowy, że medal dostał od samego prezydenta, dostał medal tak jak chyba 20-30 tysięcy ludzi w Polsce, okolicznościowy medal się tłucze, robi się kopię kopię na papierku podpisu prezydenta i wstawił, tak? Ludzie zachwyceni, że oto prezydent Sławkowi dał medal, a to jest wszystko kit. No to jest marketing. Marketing to jest opakowanie gówna w papierek, ale jest to potrzebna wiedza, no to bądźmy szczerzy, że trzeba tę wiedzę znać, no ale na pewno nie od takich Messerschmittów, którzy kurde piszą na książce 2 miliony czytelników, kłamią. Widzicie, ja na swoich książkach nie muszę okłamywać ludzi, nie muszę kłamać, nie muszę pisać, nie muszę się chwalić, że mi prezydent dał medal, kłamać, wymyślać bzdur. Po prostu jestem sobą, no jakoś ludzie to docenili. Przy okazji odnośnie papierowych książek, to wczoraj jeden pan napisał, że wpłacił, jeszcze nie doszły pieniądze, drugi pan był zainteresowany, teraz trzeci pan, no ktoś jeszcze był tymi trylogiami zainteresowany, czyli najprawdopodobniej został się ostatni zestaw tych książek świątecznych, tak? Także jeśli ktoś z Państwa chce, to lojalnie uprzedzam, że tamte są zarezerwowane, więc został tylko jeden zestaw. Szanowni Państwo, znaczy pewności co do... Może są dwa zestawy, bo to było tylko pytanie niezobowiązujące. Jeszcze nie dostałem odpowiedzi z adresem, więc no powiedzmy, że no trzeba założyć, że jeden, a tak naprawdę dwa zostały. Szanowni Państwo, co ja mogę jeszcze powiedzieć? Dlatego, no, jeśli chodzi o te istoty... Aha, no to dokończę Wam. Sławek, czyli burczymucha z Częstochowy. Wyobraźcie sobie, że kiedyś na tych swoich hejterskich blogach bardzo chwalili pana Popko, czyli mesjasza ludzkości. No to po prostu się śmialiśmy do rozpuku, bo no jeden i drugi to jest... Szkoda gadać. Także, szanowni Państwo, jeśli chodzi o te istoty, które się pojawiają, to też to, jak Państwo wiedzą, mówiłem o panu Sławomirze Majdzie. Kurde, jak się odmienia. A się pan Sławek nie obrazi, przecież to jest spokojny człowiek. I zobaczcie, u Popko tyle ludzi, bo trzeba pociskać kity, trzeba gadać dużo, często trzęść rękami, mówić, że to oświecenie. Niektórzy tam, widziałem w komentarzach, mówią, że to po prostu nie jest wpływ duchów, tylko alkoholu, no ale niech będzie, że to duchy. I to dobre duchy. No i szanowni Państwo, Sławomir Majda ma dużo więcej wiedzy, doświadczenia, o jakości nie wspomnę od Majdy, a nie ma aż tak dużo ludzi, którzy go słuchają, co jest moim zdaniem właśnie pokazem, że buta, bezczelność, chamstwo, knajactwo się zawsze przybije, a jak ktoś ma coś naprawdę mądrego do zaoferowania, no to jest mało ludzi, tak? Także to tak jest. Szanowni Państwo, w tym świecie wygrywa ten, kto głośniej drze mordzisko, tak? Ale ja wolę was, nie jest dużo, ile was tam mam? Z kilka tysięcy w porywach maksymalnie, a wolę was szczerych, uczciwych, lojalnych, nie zostawiających mnie, jak mi skasują kanał, będących zawsze ze mną, a nie jakąś gówniażerię, która raz jest, a później ich nie ma, albo ja się coś potknę, coś się nie uda, no to już od razu szpile wbijają w plecy. Także lepiej jest mieć mało przyjaciół, a dobrych, niż więcej takich gówniażerii, tak, która raz tu, raz tam gdzie wiatr sławy i pieniążków powieje, to oni tam lecą. Także, szanowni Państwo, bardzo często i u pana Sławomira Majdy pojawiają się różne istoty widzialne w polu energetycznym. U niego są to węże astralne. I u pana Sławka, może się mylę, ale tak jak czytałem, najczęściej są te węże astralne, które zwiastują raka, tak? One są najczęściej u ludzi buddystów i to uwaga, jeśli ktoś nie jest buddystą, to wcale nie oznacza, że on tego węża nie ma, ponieważ on je widzi w duszy. On nie widzi w duszy, a pamiętajmy, że Azja, to tam każdy, jeśli istnieje reinkarnacja, zdecydowana większość z nas musiała przejść przez wschodnie religie. A tam w tych wschodnich religiach one bardzo chętnie zapraszają właśnie te węże astralne o różnym poziomie świadomości, które powodują między innymi głównie nowotwory. I teraz trzeba sobie zadać pytanie, czy ten pan Władysław Kisiel, czy pan Majda, czy cała masa różnych jasnowidzących, która widzi różne istoty, tak, w polu energetycznym człowieka, czy mówią prawdę. No to teraz Wiadomo, że każdy sceptyk powie, że tego nie ma, że to jest bzdura, bo tego nie widać, ale pamiętajmy, szanowni państwo, że były czasy, kiedy na przykład ten słynny ginekolog powiedział, że kobiety umierały przez coś, czego nie widać, no to go zniszczyli, zaszczuli, umarł w zakładzie psychiatrycznym. Dopiero wynalezienie mikroskopu pozwoliło nam dostrzec, ludzkości dostrzec, że istnieją bakterie, że istnieją wirusy, że istnieją mikroby, których po prostu nie widzimy. I że one są wszędzie wokół nas, cały czas nas atakują. No to są tacy odpowiedniki hejterów, tak? Pasożyty i tak dalej, tasiemce, tęgoryce, owsiki i tak dalej. To jest hejterska brać. I nasz układ odpornościowy cały czas nas broni przed tym atakiem ich. Więc ludzkość przez większość swego istnienia nie wiedziała o istnieniu tego. Jeśli ktoś by powiedział, że są takie małe istotki, które nas jedzą, to wszyscy materialiści by się śmieli. Więc można by spróbować pokusić się o taką tezę, że nie mamy jeszcze urządzeń, które byłyby w stanie stwierdzić, że na przykład pasożyty energetyczne istnieją. Mamy dwie opcje. Albo nie mamy jeszcze tak czułych urządzeń, żeby to wykryć, a po drugie, że to może być kłamstwo i że oni na nas żerują, mówią nam, że coś jest, my tego nie widzimy, więc mogą na tym zarabiać pieniążki. Oczywista sprawa. Natomiast może też być tak, że kiedyś nauka wykryje, że to są jakieś na przykład uszkodzone wiązania energetyczne, czy ta teoria strun, że tam jest coś nie tak. Czyli to może mieć zupełnie inną nazwę. Natomiast mózg człowieka może dostrzegać jakąś anomalię energetyczną i daje obraz, tak? I my sobie to widzimy jako węże, jako pająki, czyli coś, co uznajemy za niebezpieczne. Na przykład słynny pan, polecam, już nie świętej pamięci, nieżyjący pan Awiessalon Podwodnej, stworzył teorię o krokodylach. Zobaczcie, oni wszyscy widzą to samo. Węże, krokodyle, dziwne istoty, dziwne kształty, wszędzie jest to samo. Zobaczcie, jaszczury, przecież to wszystko cały czas. Węże, jaszczury, krokodyle, smoki. To się porusza wokół tej, cały czas wokół tej terminologii. I to nie jest tak, że ktoś sobie teraz wymyślił, nie. Terminologia smoków, jaszczurów, krokodyli jest od dawien dawna. Zobaczcie, w ilu mitologiach to macie. Więc może jest tak, jak są ludzie, którzy tam widzą w jakichś tam różnych innych falach, w długościach fal, bo są tacy ludzie, może mają coś takiego, że jest jakaś anomalia w mózgu i oni po prostu widzą coś, co nauka określi jako jakieś tam, nie wiem, inne struny czy coś, nie będę nawet wymyślał. Oni widzą, że jest jakaś niezgodność, która spowoduje jakąś chorobę i ich umysł, żeby wytłumaczyć, tak, no bo jakieś wiązania, my nie mamy nawet słów. To jest tak, jak starożytni opisywali, tak, nawet w Biblii, chyba Księga Eliasza, tak, że wzięli żywcem do nieba ognistym rydwanem. Nie wiedzieli, co to jest samolot, nie wiedzieli, co to jest statek kosmiczny, nie znali kształtu UFO, więc powiedzieli rydwan, bo znali rydwan, że jest rydwan, są kunie i te kunie do nieba wzięły go, czy Eliasza, czy już nie pamiętam. Tak więc, szanowni państwo, ale to, że zaobserwowali, to widać na rysunkach naskalnych, są wielokrotnie. Ludzie w skafandrach, UFO, kilka tysięcy lat temu. Więc to jest bardzo ciekawe i nauka tego nie umie wyjaśnić. Mówią, że to się im wydawało, tak? Pierwotnie ludzie rysowali w różnych miejscach świata, gdzie nie było między nimi kontaktu, to samo. Ludzie w skafandrach i spotki. Ale to dość o tym, bo to o tym można by sobie rozmawiać i rozmawiać. Chodzi o to, że być może są ludzie, którzy widzą coś, czego nie umiemy nazwać, na co nie ma nazw, nie znamy terminów, nie wiemy, jak to opisać i być może nasz mózg nie wie, jak to zinterpretować, więc mózg podaje nam taką anomalię, na przykład dając wizerunek węża. Zresztą okultyści i ezoterycy mówią dokładnie to samo, no po prostu to się tak nam przejawia, tak? Ten intelekt z ciemnej strony się przedstawia na przykład jako wąż, bo dla nas, dla naszej pamięci zbiorowej, wąż, pająk, jakieś insekty to było coś bardzo wstrętnego, zagrażającego, więc mózg daje nam znać, że to jest coś, co dla nas jest niedobre i daje obraz pająka, tak, żebyśmy się tego bali. Więc być może jest to takie rozwiązanie i być może śmiejąc się z takich ludzi, to robimy to samo, co ci, którzy się śmieli z gościa, który odkrył, że dotykanie czegoś musi być coś, czego nie widzimy, bo jak dotykasz trupa, a potem przyjmujesz poród, to większość kobiet z dziećmi umierała, tak? Dochodziło do zakażenia, bakterie z trupa przechodziły na osłabioną kobietę porodem i ona umierała i umierało też słabe dziecko. Więc wtedy go zaszczuli, wyśmiali i w ogóle zniszczyli życie temu człowiekowi. Dlaczego? Bo nie było aparatu, żeby móc to sprawdzić. Dopiero gdy wynaleziono mikroskop, wzmocniono go, zobaczono, że to faktycznie istnieje. Ale my tego nie widzieliśmy. No, przypadki można by mnożyć. Fale radiowe, fale elektromagnetyczne. Kto z nas grawitację widzi? Wiadomo, że ta siła istnieje. No może to jest zły przykład. Powiem Państwu, że oglądałem jakiś program naukowy i się okazało, że grawitacja w ogóle do tej pory nie została wyjaśniona. Myślałem, że to zostało wyjaśnione już dawno, jako laik oczywiście. Ale tak naprawdę to wszystko kryje w sobie tyle niesamowitych tajemnic, że my nawet o świecie, o planecie, w której żyjemy, nie wiemy, co jest w naszym globie, nie wiemy, co jest w oceanach. Kilka razy zeszliśmy do tam ponoć największych głębi, ale już się mówi, że jest jakieś inne miejsce, chyba na oceanie, poczekajcie, indyjskim, że tam jest właśnie coś głębszego od rowu mariańskiego. Także, szanowni państwo, my nie znamy nawet naszej planety, a tu wychodzi ktoś i mówi, że to na pewno nie istnieją te energie, te dziwne byty, odbyty tak energetyczne, że to nie istnieje. Być może nie istnieje, a może jeszcze nie jesteśmy w stanie tego poznać. Tak jak nie wiemy, co jest w oceanach, tak jak nie wiemy, co jest głęboko w ziemi, nie umiemy leczyć nawet prostego kataru, nie możemy tak namieszać w ludzkim ciele, żeby noga odrastała. Dlaczego noga nie odrasta? Przecież w naturze są jaszczurki, którym odrastają ogony, są jakieś inne stworzenia, którym coś odrasta. Przecież są komórki macierzyste, z których może się wszystko wytworzyć. Niech 2 lata ta noga rośnie, ale powinna urosnąć. Ręka powinna urosnąć. Przecież my nawet nie możemy zrobić takiej rzeczy, żeby nowe zęby ludziom urosły. Przecież to jest jak najbardziej możliwe. Ja Państwu powiem, że to być może za naszego życia już zrobią. Będą po prostu hodowali dokładnie nasze zęby w jakichś warunkach i po prostu wyrwą nam nasze zepsute, wstawią nowe, czy żeby się tam jakoś zawiązało. Ja mogę się dokładnie dopytać dentystów, jak to wygląda, czy to byłoby możliwe. Już się dopytywałem, plus minus jest to możliwe. No przecież są, rekinowi chyba kilkadziesiąt razy rosną zęby. Człowiek ma mleczaki, potem rosną stałe zęby. Dlaczego niby po wyrwaniu nie miałby rosnąć nowy ząb? Jest instrukcja dla organizmu i organizm by sobie ten ząb wytworzył. Dlatego, że mamy takie instrukcje genetyczne. Dlaczego starzejemy się i umieramy? Bo mamy zaprogramowanie, że umieramy. Myślę, że nasze życie w przeciągu najbliższych 30 lat, chociaż już będę wtedy starym dziadem, przyniosą dużo odpowiedzi na te pytania. Także postęp idzie. Postęp oczywiście niesie ze sobą dużo zła, ale też i dużo dobra. Szanowni Państwo, więc to jest właśnie taka ciekawostka o tych pasożytach energetycznych, które powodują różne choroby. I ten pan Władysław Kisiel, on się chyba Władysław nazywa, czy Waldemar, Władysław chyba, to on właśnie mówi, że jak się to zobaczy, tę istotę, to trzeba się jej pozbyć. One mają różne poziomy inteligencji, itd., itd. W sumie podobne rzeczy mówi pan Majda, w sumie podobne rzeczy pisał panowie z Całą Podwodny i bardzo, bardzo wielu autorów różnych. Dlatego ja proponuję taką technikę. Nawet jeśli państwo w to nie wierzą, to co szkodzi spróbować? A noż pomoże. Trzeba mieć otwarty umysł, otwarty na eksperyment. Ja tutaj stosuję metodę pana Sławomira Majdy. Stosuję dlatego, bo ona mi się po prostu podoba, bo jest prosta. Ona może nie jest jakoś taka, na przykład transurfing jest nauką dużo bardziej zaawansowaną niż to, co mówi pan Majda. Natomiast ja nie uważam, żebym ja na przykład był odpowiednio duchowo rozwinięty, żeby transurfing stosować. To są bardzo wysokie nauki wbrew pozorom. Naprawdę to są bardzo wysokie nauki i uważam, że normalny człowiek osiągnie efekty stosując metody pana Majdy, tylko że one są bardzo proste i odwołujące się do naszego, bym powiedział, nawet instynktu religijnego, który ma większość ludzi. To jest bardzo proste. Istnieje światło, istnieje Bóg, który stworzył wszystko. Kłaniamy się przed tym Bogiem, prosimy Go i dziękujemy Mu za różne rzeczy. No ktoś mógłby, kto czyta transurfing, powiedzieć, że to my sterujemy naszą rzeczywistością. Okej, niech tak będzie. Ale co nam zaszkodzi się pokłonić? Przede wszystkim pokłonienie się nie jest Bogu potrzebne, ale jest potrzebne dla, moim zdaniem, dla naszej podświadomości, żeby pokazać jej, przepraszam, szanowni państwo, prawie 50 minut siada mi gardło. No i zapomniałem, o czym mówiłem. No dobrze. Chodzi o to, że to jest potrzebny pokłon dla naszej podświadomości. To jej pokazuje, że oto jest coś ważnego. Pamiętacie Państwo, jak Wam mówiłem o modlitwie, o różnych rytuałach. Trzeba zawsze się umyć, jakiś garnitur, odświętne ubranie ogolić, bo podświadomość wtedy widzi, że coś jest ważnego. Bo podświadomość nie reaguje na nasze codzienne myśli, których mamy około, zdaniem naukowców, 50 000. Ciekawe, jak oni to obliczyli. Kurde, stał z jakimś klikaczem, klik, 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 klik. Tak więc, Szanowni Państwo, ten pokłon moim zdaniem nie jest złą rzeczą i warto te pokłony robić. I sam widzę, bo zrobiłem te modlitwy Pana Sławomira Majdy, znaczy on ma dużo modlitw. Robiłem te pokłony i widzę, że to naprawdę polepsza stan modlitwy, pogłębia go, więc na pewno nie stracicie. Nawet ci, którzy robili transurfing, nie odrzucajcie innych nauk. Tak naprawdę ważne jest to, żeby była skuteczność. Liczy się tylko skuteczność. Jeśli coś nie działa, no to ile to jest warte? No? Jeśli coś działa, to jest coś warte. Ja Państwu proponuję zwykłe, proste przemyślenie. Jest Bóg, wszystko co najlepsze, wielki kreator. Czy mamy do Niego dostęp, czy nie mamy, jak mówi Huna, nie ma to znaczenia. Jeśli dobrze zaadresujemy naszą intencję, to nieważne do kogo to trafi, czy do wyższego ja, czy do wyższych pozytywnych bytów, czy do samego Boga, który wszystko stworzył, jeśli w ogóle taka istota przypomina w ogóle coś, co my nazywamy intelektem. Ważne, żeby wiedzieć, twórca tego wszystkiego, dlatego Pan Majda mówi wyraźnie, dawca życia, bo wiele różnych istot negatywnych się podkłada pod Boga. Na przykład w chrześcijaństwie się ludzie modlą do istot demonicznych, no trzeba sobie to powiedzieć. Żaden Bóg nigdy nie był na krzyżu, nie cierpiał, jest to istota przepotężna. Natomiast koncentrując myśli na bólu, na poczuciu winy, które w chrześcijaństwie jest, no to po prostu się modlą ludzie do demonów. Jedni mówią, że do egregora demonicznego, drudzy, że do demonów. Jak zwał, tak zwał. To jest temat, który kiedyś rozwinę, do czego się ludzie właściwie modlą. Wielkie religie są zawsze demony. To jest Pan tego świata, dlatego dostali wielkie bogactwo i władzę. Prawdziwy Bóg jest poza cierpieniem, poza bólem, poza przybijaniem do krzyża, poza umieraniem, obdzieranym ze skóry, nabijaniem na pal i tak dalej. Tak jak kończyli święci męczennicy. Ale po to jest im potrzebne. Jak skoncentrujesz umysł na cierpieniach rzekomo Boga, to wtedy energia płynie do świata ciemności. Dlatego ważne jest, żebyś koncentrował swój umysł na czymś pięknym i wielkim. A dlatego tobie dali Żydzi, oto Żydzi stworzyli naszą religię, Jezus był Żydem i tak dalej, dlatego dali nam obraz zakatowanych, zakrwawionych zwłok na krzyżu. Żeby nasz umysł się koncentrował na drodze krzyżowej, na zakatowanym trupie, którego ojciec poświęca, tak wcześniej wyżynał całe narody, czyli się trochę ten Jahwe poprawił. Wcześniej całe narody wyżynał, kazał kastrować pokonanych wrogów, brał w niewolę kobiety, nie wiem co Panie w chrześcijaństwie na to, że ich Bóg traktował kobiety jak mizogin. Jahwe był chyba mizoginem, z tego wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują. Ale potem już się poprawił, już zaczął kochać, no tylko jedynie syna oddał na odkupienie grzechów, a jak Państwo widzą, nic się nie zmieniło od tamtej pory. Mocarstwa powstają, padają, ludzie nadal sobie zazdroszczą, nienawidzą się, mordują za parę złotych. Wojny, nienawiść. Tak jak było, tak jest. Nic to nie zmieniło i nic to zmienić nie miało. Jedyny sens istnienia potężnych religii jest tylko i wyłącznie taki, żebyście koncentrowali swój umysł na ciemności, na drodze krzyżowej, na poczuciu winy, na poczuciu niegodności, na poczuciu winy za śmierć Jezusa, za grzech pierworodny, żebyście wyznawali swoją grzeczność, niegodność. Tego potrzebują ciemne siły, upodlenia, niskiej samooceny i przede wszystkim lęku oraz nienawiści do samego siebie. Pamiętajcie, że poczucie winy za śmierć Jezusa, poczucie winy to jest nienawiść do samego siebie. Kiedy nienawidzisz siebie, to wypierasz się siebie. Nie ma kontaktu z Bogiem, jesteś w świecie ciemności. Ludzie, którzy mi mówią, czasem jestem przerażony, jak widzę katolika wierzącego. Ja po prostu pewne rzeczy widzę. Widzę człowieka, który jest całkowicie podłączony pod demony. W nim są demony. I ten człowiek mi mówi, że to ja jestem opętany, bo gdybym wierzył w to, co on, to byłbym już z Panem Bogiem i byłoby wszystko fajnie. I czasem ogarnia człowieka przerażenie, bo ci ludzie nie są źli. Oni naprawdę nie są źli. No po prostu w tym się wychowali, tak im powiedziano, że tak trzeba, że tradycja jest święta, że nie wolno samemu szukać, że trzeba to, co im podali na tacy, trzeba w to wierzyć. I tyle. Dlatego ja Państwu powiem, że koncentracja na Bogu, na najwyższej światłości, dawcy życia, dawcy wszelkiego życia, i nas, i demonów, i świetlistych istot, wszelkiego. Do Niego się zwracamy, żadnych pośredników, żadnych księży, żadnych istot pośredniczących, tylko Bóg i my. Czego żadna religia nie chce, bo religia zarabia pieniążki na tym, że pośredniczy. Jeśli będziesz miał dostęp do Boga, no to po co są potrzebni? Musieliby pójść do normalnej roboty, tak? Do Biedronki na kasie pracować, tam gdzieś wózki przesuwać, tak? I tak dalej. Niektórzy by żebrali, bo nic nie umieją. A tak zarabiają na pośredniczeniu. Czyli oni nie mogą Ci dać Boga do Ciebie dostępnego. Oni zarabiają na pośredniczeniu, co oznacza, że Ci w ogóle nie mogą dać Boga, bo jakby Ci dali tego Boga, to po cholerę miałbyś mieć pośrednika. Każda religia działa tylko i wyłącznie po to, żeby zablokować Ci dostęp do Boga. To jest główne, naczelne zadanie każdej religii. Boga nie. Skolka dzięgi. O. Także zwracamy się do Boga, największej siły stwórczej, która jest twórcą wszelkiego życia. I po prostu mówimy: najdroższy Panie dobry Boże, jakoś Cię nie czuję, nie widzę, może mnie okłamali, może nie istniejesz. Ale nie jest to moją winą, nie mogę być karany za niewiarę, bo jak nie chcesz mi się ukazać, to tylko jest to mój akt wiary. Więc na pewno Bóg się nie obrazi, bo no skąd mamy wierzyć, że tu w powietrzu istnieją bakterie, tak? Bez mikroskopu. Więc mówisz serca. Jeśli mam na ciele energetycznym, jeśli nie widzę teraz tych istot, tych wiązek energii, tych strun, czegokolwiek, tych pająków energetycznych, węży energetycznych i tak dalej, wszy energetycznych, kleszczy energetycznych, mrówek, chociaż ja mrówki, przepraszam, ja mrówki zawsze lubiłem, karaluchów energetycznych, no można by wymieniać tak dalej, sławków energetycznych, kasanowów z Ambrowa energetycznych, sepleniących sromów z Wrocławia energetycznych i całą resztę. To Panie dobry Boże, Stwórco wszelkiego życia, spraw proszę, że chociaż ich nie widzę, nie słyszę i nie czuję, chwalić Pana dobrego Boga, bo pewnie strasznie cuchną, to życzę sobie, żeby się ich pozbawić. To jest moje ciało. To jest moje, mać, ciało, które mi dałeś. To jest moje ciało. Moja energia, moja dusza, moje ciało. Ty mi to dałeś, stworzyłeś, jesteś moim stwórcą, mojej duszy, mojego umysłu, mojego ciała. Stworzyłeś to wszystko, żebym to miał, żebym miał wolną wolę, żebym sobie wybierał. Moją wolą, tu i teraz, jest to, że jeśli ja nawet tego nie widzę, nie słyszę, nie czuję, to żebyś się tego pozbył. Nieważne jak to wygląda, jak to cuchnie, jak to się przejawia, jaką to ma formę, jaki to ma kształt. Pozbaw mnie tego, Panie dobry Boże, bo nie życzę sobie, żeby zasilać swoją energią, swoimi ciałami energetycznymi, przede wszystkim swoją duszą, umysłem i być może jakimiś strukturami, o których nie wiem, za co winny być nie mogę, bo skąd mam niby wiedzieć? Pozbądź mnie tego i zamień to wszystko, gdzie były te potwory i jakieś mi zrobiły wyrwy energetyczne, rany astralne i tak dalej. Wypełnij to miłością i boskim światłem. Tyle. Proste. Prosta, szczera modlitwa z serca. I jeszcze jedno. Kochany Panie dobry Boże, życia Twórco, wszystkie przyczyny i powody, dla których te pasożyty się do mnie przylepiły, proszę Cię, żebyś te wszystkie intencje naprawił, albo wskazał mi, które są do naprawy, uświadomił mi je, uwaga, w przyjemny, bezpieczny, wesoły sposób. Bo może się tak stać, że poprosisz o ujawnienie, no i nie wiem, złamiesz nogę, pobiją Cię tak, że zobaczysz, że tam prowokujesz ludzi, czego nie byłeś świadomy. Więc dodajemy w miły, bezpieczny sposób, bo życzenia często się spełniają, zwłaszcza te, których nie chcemy. I o to prosisz. To zróbmy modlitwę teraz, ok? Skupcie się teraz. Można zrobić pokłon. Nie wiem, jak siedzicie. Ja się teraz skłaniam. O Jezu! Panie dobry Boże, przez ten brzuch nie mogę się zrobić Tobie pokłonu. O Jezu. Twórco życia, Stwórco życia, Stwórco wszelkiego piękna, radości, miłości, wszystkiego co najlepsze, pięknych dziewczyn. Tutaj te podprogowe różne rzeczy przemycam w modlitwie. Stwórco pięknego życia, Stwórco największej piękności, jaka istnieje, Stwórco życia, Panie dobry Boże, proszę Cię tutaj teraz, ja, Marek Kotoński, o to, żeby ze mnie, jeśli coś jest, jakieś oblazło mnie robactwo energetyczne i z moich ukochanych, umiłowanych radiosłuchaczy, wzniosę ręce do góry dla lepszego efektu, proszę Cię, Stwórco życia, pozbądź się tych wszy energetycznych, wszystkich istot energetycznych, które na mnie żerują, których nie widzę, nie słyszę, nie czuję, oraz pozbądź się ich z moich umiłowanych radiosłuchaczy, bo potem przekręcają moje słowa, komcie złe piszą, muszę ich banować. Boże, proszę Cię, pozbądź się tych wszystkich rzeczy, których nie widać, nie słychać i nie czuć z moich umiłowanych radiosłuchaczy. Pozbądź się ich, niech zakosztują zdrowego życia. No i przy okazji Genezis, ładne dziewczyny, pieniążki, tak, sława, władza, codziennie inna niech będzie. A co? No dorzuciłem troszeczkę od siebie. Dobrze, szanowni Państwo, tak wygląda modlitwa szczera. Twórco życia, Twórco wszechświatów, galaktyk, a nie Twórco religii, która ma 2000 lat, się chwalą, że ona jest taka potężna. Co to jest 2000 lat do miliardów lat istnienia wszechświata? Co to jest 2000 lat? Ludzie, co to jest? Czym tu się chwalić? Religie powstają, upadają, są parę tysięcy lat, upadają, i tak dalej. Warto się pomodlić o to, nawet jak w to nie wierzysz. A co ci zaszkodzi? Ile to trwa? 3 minuty, 5 minut. Ja to lubię robić dłużej, chociaż ostatnio nie robiłem, ponieważ się wtedy odprężam, dobrze się czuję. No bo tylko Panu, dobremu Bogu mogę zaufać, zwierzyć Mu się z moich trosk, zwierzyć Mu się mogę z moich pragnień i marzeń i tęsknot. No wam też mogę, no ale potem hejterzy to wyśmiewają, także, a Pan Bóg, Pan dobry Bóg nigdy mnie nie wyśmiał i nigdy nie szydził. No w ogóle, jeśli mam być szczery, to w ogóle milczał. Ale przyjmuję, że to jest milczenie pozytywne i tyle. Także tyle, no szanowni Państwo. Warto się pozbyć tego szlamu. Pamiętajcie, wszelkie istoty, formy życia, wymieńcie to w modlitwie. Wszystkie, nawet nie istoty, wszystko cokolwiek jest. To jestem tylko ja, moje ciało, moja dusza, mój umysł. Wszystko, co na tym żeruje, wynocha. Wynocha. Chyba że coś jest w silnej symbiozie. Wtedy prosimy o pokazanie, po co to jest, co nam to daje, co tracimy, tak? No, także, szanowni Państwo, warto sobie coś takiego zrobić. Nawet jak w to nie wierzymy, w bakterie też nie wierzyli, w fale radiowe też nie wierzyli, a to przecież, jak wiemy, istnieje. Szanowni Państwo, no czy o czymś zapomniałem? Czekajcie, plan dnia. Nieśmieszne żarty, tak, pojechać trochę moich hejterów, to już odpalone, trochę się pożalić na swoje życie, odpalone, reklama książek, odpalona, dobra, reklama Samiec Web. Kochani radiosłuchacze, dziękuję wam serdecznie, kurwa, podlizuję się, dziękuję wam, kochani słuchacze, za to, że jesteście na samiecweb.pl, że tam newsy umieszczacie, że komcie umieszczacie, że jesteście tacy dobrzy, pójdziecie do nieba, żywcem pójdziecie do nieba, ale dopiero jak zrobicie 20 tysięcy, zaokrągmy, 1 milion wpisów i 1 milion komciów. No, reklama podprogowa. Dobrze, szanowni Państwo, to by było tyle. Dziękuję za lajki, subskrypcje, za wpisywanie się na Samiec Web. Nie wiem, mam urodziny 28 grudnia. Się tak zastanawiam, może live zrobić. No nie wiem, może mają Państwo jakąś propozycję. Także oczywiście już bez soku jabłkowego. A może i trochę mi szkoda tego, że bez soku jabłkowego, no ale słowo męskie to jest słowo męskie i tyle. Tyle. Także tak, za rok, szanowni, znaczy nie za rok, tylko za pół roku. Oj, Panie dobry Boże, zobacz, jaki ja jestem zmęczony dzisiaj. Dobra, jadę załatwiać sprawy, autografy na książeczkach, może do fryzjera skoczę i tak dalej. Także przypominam, że będzie, jak uda się zdążyć w tym roku, ale raczej się nie uda, nowa książka, którą głównie pan Rotholz napisał, ale ona będzie pod moim oświeconym okiem i ja tam też troszkę namieszam. To będzie książka Biblioteczka Czarnego Profesora, czyli zestaw obowiązkowych lektur czarnych uczniów. Także to będzie właśnie trochę o baranów, będzie pisane jakby czarny profesor pisał, jak się kontroluje barany, jak działają wilki, czym się różnią barany od wilków, także Myślę, że to będzie troszeczkę szokująca lektura. No na pewno nie dla każdego, ale no ale będzie szokująca, tak? Także informuję Państwa uprzejmie do nas. No to pozdrawiam, trzymajcie się, cześć, miłego dnia. Z Panem Dobrym Bogiem, cześć.